trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Nieoficjalnie najmniejszym państwem świata jest Sealandia. Jest to dawna platforma przeciwlotnicza położona na Morzu Północnym, która liczy sobie zaledwie 14 na 40 metrów. Jest to bardzo kontrowersyjne mikropaństwo, które jest nieuznawane przez inne większe państwa. Ma jednak swoją własną flagę, herb, hymn, paszporty, tytuły szlacheckie, a nawet znaczki pocztowe. Jakim cudem może istnieć tak małe państewko? Sealandia powstała w 1967 roku, kiedy to opuszczona platforma została zajęta przez Roya Batesa, który mianował się jej księciem. Wcześniej Wielka Brytania budowała takie platformy, aby bronić się przed niemieckimi samolotami w czasie II wojny światowej. Jedną z takich platform był właśnie Fort Rose, zbudowany w 1942 roku. Wojna się jednak skończyła i ostatecznie zamknięto ją z powodów finansowych. Tymczasem Roy Bates szukał miejsca na swoją piracką rozgłośnię radiową i założył ją właśnie na tej platformie. Aby uformalizować swoje stanowisko, Bates ogłosił Sealandię niezależnym państwem. I chociaż brzmi to niewiarygodnie, decyzja ta była prawomocna wedle ówczesnego prawa. A to głównie dlatego, że Sealandia znajdowała się na wodach międzynarodowych. Stworzyło to wiele zatargów i była nawet próba kilkuosobowej inwazji na ten kraj. Obecnie jednak jest on tolerowany przez lokalne władze, gdyż jest uważany za swego rodzaju folklor, co zresztą służy Sealandii, gdyż praktycznie całe dochody państwa pochodzą od turystyki lub od firm, które chcą się zarejestrować poza państwem. Zatem jeśli bardzo chcesz mieć tytuł szlachecki, być może warto wybrać się do Sealandii i kupić go za niecałe 40 euro.